Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło, a z tej strony tani komputer, na którym odpalicie każdą współczesną grę za jedyne 1500 zł. Odkąd Epic Store wzmógł swoje rozdawnictwo gier pokroju GTA 5, Cywilizacji czy Borderlandsów, nawet moi znajomi zaczęli do mnie wypisywać na zasadzie: ej Łukasz, bo chciałbym taki tani komputer, na którym pograłbym w GTA 5 na maksymalnych. I zwykle nie zajmuję się takim składaniem tanich komputerów do jakiejś kwoty do grania, no ale właśnie ten komputer, który widzicie tutaj, został złożony dla mojego kolegi. Pozdrawiam, Dominik. W dzisiejszym materiale powiem wam, jakie części wybrałem do tego komputera. Porozmawiamy, jakie karty graficzne warto jest parować z tego typu komputerem i jaką ja finalnie wybrałem. Powiem wam też, które części kupiłem używane, a które moim zdaniem warto jest kupić nowe. No i oczywiście sprawdzimy sobie ten komputer w grach. A że niedawno był Dzień Dziecka, mam dla was niespodziankę. Mianowicie macie do wygrania klawiaturę Logitech G213. Generalnie jest to powiązane również z tym, że właśnie z okazji Dnia Dziecka Logitech zrobił promocję na bardzo wiele ze swoich produktów, w tym tych, których ja oczywiście używam, więc koniecznie sprawdźcie tą promocję w linku w opisie, macie tam link zbiorczy, a także kilka z rzeczy, których ja personalnie używam od Logitecha. Akurat chyba do tego nie muszę was przekonywać, że Logitech robi bardzo dobrej jakości peryferia, więc koniecznie sprawdźcie link w opisie, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygrać taką klawiaturę, będzie również info na końcu tego materiału. Tak więc zacznijmy od części używanych, które wybrałem do tego komputera. Najpierw musiałem oczywiście zdecydować się na jakiś procesor. I tutaj padł mój wybór na i5 czwartej generacji, konkretnie model 4440. Jest to procesor za około 200 zł, no 4 rdzenie, 4 wątki, no nic specjalnego. Po prostu typowa i5, która jeszcze nawet całkiem rozsądnie radzi sobie w dzisiejszych tytułach. Dalej oczywiście mamy płytę główną, jest to po prostu model Gigabajta, tutaj macie dokładny model napisany, no jest to po prostu płyta na socket 1150, aczkolwiek no nie musicie się sugerować tą konkretną płytą główną, zasadniczo tutaj każda płyta będzie, myślę, ok, jako że tego procesora i tak nie można podkręcać. Dalej mamy 8 GB RAMu DDR3, no jest to wydatek około 60 zł, a myślę, że 8 GB wystarcza bez najmniejszego problemu nawet do dość nowych gier, no jeżeli ktoś by z was chciał więcej, no to zawsze można dołożyć drugie tyle i mieć 16. No i tutaj przechodzimy do karty graficznej. Ja tutaj wybrałem RX-a 480 w wersji 8-gigabajtowej, za którego zapłaciłem 480 zł. No one tak chodzą gdzieś mniej więcej w okolicach 500 zł. Przy czym tutaj również warto rozważyć opcję taką jak RX 470 czy 484-gigabajtowe, bo są to karty, które wydajnościowo są naprawdę bardzo podobne, a kosztują zwykle gdzieś o stówkę mniej, więc jeżeli ktoś z was ma troszeczkę mniejszy budżet, to śmiało można się zdecydować na RX-a 470 i to będzie wam działać bardzo dobrze. No a także, jeżeli ktoś z was chciałby coś ze stajni NVIDII, to można śmiało celować w GTX-a 970, który też chodzi w okolicach 400 zł. A także, jeżeli ktoś z was znalazłby naprawdę dobry deal, to można pokusić się na Radeona R9390, przy czym no, jego by się opłacało gdzieś kupić w okolicach 300 zł, no a raczej mała jest szansa, że traficie na taki dobry deal. Generalnie ta karta bardzo się grzeje, ugotowałem na niej omlet, więc jakby tylko jeżeli znajdziecie bardzo dobry deal na tą kartę. No i to tyle, jeżeli chodzi o części używane. W moim zdaniem warto jest kupić niektóre części nowe. No i tutaj jako nowe mam na myśli dysk SSD. Ja tutaj akurat Dominikowi wybrałem dysk 512 GB Western Digitala. Jest to SSD na SATA 3. Aczkolwiek warto tutaj powiedzieć, że no śmiało możecie sobie wziąć mniejszy dysk, na przykład 120 GB, po prostu na sam system. A jeżeli macie dysk twardy, przykładowo
przykładowo z jakiegoś waszego starszego peceta i nie macie dużego budżetu, to też będzie naprawdę spoko opcja. Kolejną częścią, którą na pewno warto jest kupić nową, to jest zasilacz. Raczej nie ryzykowałbym i nie kupowałbym zasilacza używanego. I tak samo, jak będziecie kupowali nowy zasilacz, to też nie bierzcie zasilacza firmy Bolek i Lolek albo Bandit Power. Po prostu weźcie coś, co ma przynajmniej rozpoznawalną markę i certyfikat 80+ brąz, a jak wam się chce, to najlepiej sprawdźcie jeszcze listę czarnych zasilaczy i weźcie coś, co nie jest bombą. Oczywiście wiem, budżetowy komputer, więc też nie ma co szaleć z zasilaczami. Wiadomo, mamy dość mocno ograniczony budżet. No i tak samo, jak będziecie wybierali coś nowego, możecie wziąć nową obudowę, możecie wziąć używaną obudowę, tutaj akurat zostawiam to wam. Dominik chciał nową, wybrał sobie taką, jakby nie wnikam, obudowa kwestia gustu. No i teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli wydajność. W Cinebenchu R20 powiem wam, że ten procesor radzi sobie naprawdę całkiem nieźle, jak na jednostkę, która ma już tyle lat na karku, jest to całkiem w porządku wynik. No i przechodząc do gier, mamy Dooma Eternal na ustawieniach Ultra Koszmar, czyli absolutnie najwyższych. Tutaj rzeczywiście przydaje się nam dość sporo VRAMu, bo ta gra korzysta aż 6,7 GB VRAMu. No jak widzicie, tutaj klatki są bardzo płynne, no i raczej nie zdarzała się sytuacja, żebyśmy spadli poniżej 80 FPS-ów, co jest wynikiem dość imponującym, biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę nowa gra. Dalej mamy grę Control, która na ustawieniach wysokich, no, oscyluje nam tutaj w okolicach 40 klatek na sekundę. Oczywiście, gdyby ktoś chciał większą płynność, można oczywiście zejść na ustawienia średnie i będzie to śmigało miodnie. The Outer Worlds na ustawieniach wysokich średnio uzyskuje 69 klatek na sekundę. No i jest to wynik również bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że ta gra działa na Unreal Engine. Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach wysokich, całkiem rozsądny wynik klatek na sekundę, ale tutaj zwróćcie uwagę, że Assassin's Creed to jest gra, która żyłuje na 100% równomiernie CPU i GPU, więc procesor może być przeszkodą w grach takich jak Assassin's Creed, no ale co nie zmienia faktu, że ta gra również jest dość grywalna. Metro Exodus to gra, która bardzo mocno bazuje na karcie graficznej, i tutaj na ustawieniach normal jesteśmy w stanie uzyskać 55 FPS-ów na wbudowanym benchmarku. GTA 5 na miksie ustawień wysokich, które widzicie tutaj na ekranie, śmiga naprawdę bardzo dobrze i myślę, że wiele osób właśnie ze względu na to, że ta gra jest darmowa, będzie chciało w nią zagrać na podobnych konfiguracjach. No jak widzicie, śmiga to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj średnio rozbijając się po Los Santos jesteśmy w stanie liczyć na 87 klatek, więc jest to wynik bardzo dobry. Nasz kultowy, rodzimy Wiedźmin 3 na ustawieniach Uber z włączonymi Hairworksami w miejscu procesorowym uzyskuje bez najmniejszego problemu 58 klatek na sekundę. Natomiast w przypadku lokacji bardziej wymagającej graficznie możemy liczyć na 43 klatki średnio. Chciałem tutaj również przetestować Red Dead Redemption 2, ale pomimo najnowszych sterowników ta gierka nie chciała się odpalić. Uwielbiam optymalizację Rockstara. Piękny port tego Red Dead Redemption. Wolfenstein Youngblood na ustawieniach Ultra. Tutaj również całkiem imponujący wynik. 88 klatek. Jest to również dość nowa gra. Całkiem spoko wynik. Dalej mamy Counter-Strike'a Global Offensive na ustawieniach najniższych. No jest to gra, która w tym wydaniu katuje bardzo mocno procesor. No i jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu uzyskać tutaj 237 klatek średnio. No i jako ostatnie mamy tutaj Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach najwyższych. No i wbudowany benchmark kończymy z wynikiem 55 FPS-ów. Jak sami moi drodzy widzicie, ten komputer naprawdę daje sobie radę nawet w najnowszych tytułach na przyzwoitych ustawieniach, co jest dość imponujące, biorąc pod uwagę, że to jest komputer za około 1500 zł. Niemniej jednak oczywiście brakuje mu niektórych super feature'ów, które mają nowe komputery, ale hej, za taką cenę to myślę nie ma co narzekać. No i trzeba sobie też powiedzieć, że o ile taki komputer, no cóż, wydajnościowo może na chwilę obecną jest całkiem spoko, no ale na dłuższą metę na pewno nie bardzo da się go rozbudować. I szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy w tym budżecie nie byłoby możliwe zbudować komputer, który jest oparty już o platformę
Ryzen. Ale szczerze mówiąc, niestety przez to, że Ryzeny jeszcze nie bardzo są dostępne na rynku wtórnym, no koszt takiej platformy będzie droższy, też ze względu na nieco droższe pamięci DDR4. Więc jest to na pewno bardzo spoko opcja, jeżeli dysponujecie kwotą do 2000 zł, wtedy moim zdaniem jak najbardziej warto jest upolować jakiegoś Ryzena 3200 albo 5600, no i wtedy sparować to z jakąś używaną kartą graficzną i wtedy można liczyć na troszeczkę większą rozbudowę i większą przyszłościowość, no ale to tak jak mówię, w większym budżecie. No i tak jak wam powiedziałem na samym początku materiału, możecie wygrać tego typu klawiaturę. Aby to zrobić, musicie wejść sobie na mojego fanpage'a, którego macie podanego w opisie. Tam będzie post właśnie również z tą klawiaturą z opisem konkursu. No i ja sobie potem poprzeglądam wasze odpowiedzi, no i wybiorę szczęśliwca, który dostanie właśnie taką klawiaturę. Więc mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że było to dla was w jakimś stopniu pomocne, że jeżeli ktoś z was chciał zbudować komputer, na którym będzie mógł pograć w GTA 5 i nie tylko, to sobie teraz poradzi. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios. Patrz, akurat się komputer wyłączył. Ale synchro. Ja. Jak myśmy to zrobili, Kamol.